Należy dodać dwa proste iloczyny. Pierwszy iloczyn to kwadrat różnicy, a drugi to czwórka pomnożona przez to wyrażenie. Zajmę się tym pierwszym kwadratem. Oczywiście korzystamy z tego wzoru skróconego mnożenia. Dopasujmy. Trójka to będzie a, natomiast pierwiastek z dwóch to będzie b. Po podstawieniu dostajemy 3 do kwadratu, czyli 9, 2 razy 3 to jest 6, a pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2. Jeszcze dodajemy dwójkę do dziewiątki, co daje 11 minus 6 pierwiastków z 2. Teraz zajmę się tym drugim składnikiem. Mnożymy czwórkę przez wyrażenie w nawiasie. No i teraz po prostu dodajemy te dwa składniki. 11 dodać 8 daje 19, natomiast minus 6 pierwiastków z 2 dodać minus 4 pierwiastki z 2 da minus 10 pierwiastków z 2. Taki wynik widzimy w punkcie A.